Cześć, w końcu! Cieszę się, wreszcie jestem. Tak, długo się umawiałyśmy, ale jesteśmy, działamy, robimy. To będzie bardzo fajny odcinek. W ogóle podoba mi się to, że zmieniłaś troszkę nastawienie do tego make-upu beauty, takiego sexy. Dokładnie. Bo sama powiedziałaś, że chcesz coś takiego właśnie kobiecego, co mi się bardzo podoba. I tak też dzisiaj zrobimy, ale to, co ty zaproponowałaś, bo ja nie ukrywam, że ja tutaj zapytałam, co ci się podoba, co byś chciała, bo ja też chcę, żeby każda tutaj się dobrze czuła, nie robię niczego na siłę. I powiedziałaś właśnie, że chcesz taki opalony makijaż, taki, gdzie jest trochę złota, trochę brązów, cieplejszych, chociaż ja miałam trochę inną wizję, może kiedyś ją zrealizujemy, ale teraz poddaję się temu, bo uważam, że to bardzo fajny makijaż, który będzie służył szczególnie w takim okresie wiosenno-letnim, gdzie już wyjeżdżamy na wakacje, ta skóra jest wyschnięta słońcem i to będzie pięknie się komponowało wszystko. Ja się bardzo cieszę. A ty jesteś po Bali? Tak, ty na Bali chyba siedziałaś długo? Byłam tam na kursie jogi, słuchajcie. Ale poprosiłam Madzie, bo teraz wszyscy mówią, o, masz taki glow up porasteniowy. Ja mówię, dobra, Jezu, dziękuję, miło. To mówię, to Madzie, to ty mi zrób koniecznie taki rozświetlony makijaż. Zobaczcie, że wchodzę w kobiecą energię, w żeńską energię. Bardzo dobrze, cieszy mnie to. Już białe brwi, bye bye. Cieszy mnie to. Jessica w kobiecej erze. A z racji tego, że byłaś na Bali, doznawałaś tych takich wspaniałych rzeczy jak masaży, ja przygotowałam tutaj taką kulę mocy, no to mówię, to jest schłodzona kula, którą będziemy wykonywać masaż twarzy i to jest super na obrzęki. To trzymamy w lodówce sobie i tylko najpierw ci wezmę i troszkę ta twoja skóra już jest czysta, jest bez makijażu. Ja jeszcze sobie ją spsikam mgiełką i przejdziemy sobie do delikatnego takiego rozmasowania. To jest super rano właśnie, jak mamy obrzęki. Uwaga. Wiem, że to jest marka, którą bardzo Team lubisz. Team Selena. Tak, więc sobie spsikamy. To jest mgiełka, którą też będziemy psikać sobie później twarz. Ona bardzo fajnie nawilża, ona zmiękcza to wszystko, a zależy nam na tym, żeby ten makijaż był taki bardzo i glow, i świeżutki, więc tak też będzie. Gotowa? Gotowa, cieszę się. Ja nie wiem, czy ja to zrobię profesjonalnie, no ale pewno, wiem, że zawsze robimy. Jesteś ekspertką. Zawsze robimy w stronę ucha. Czujesz ten kłód? Bardzo fajne to jest. Rzeczywiście, tak dobrze wszystko śledziłeś, bo rzeczywiście na Bali robiłam coś takiego pierwszy raz. Zaczęłam testować różne kobido i tak dalej i myślę, że to bardzo działa na twarz, że to jest taka różnica jednak, jak nawet sobie same w domu używamy tych wszystkich guasza. Czy ja tak, ja też to bardzo lubię i też nieraz u siebie pokazywałam, gdzieś tam na Insta Stories najczęściej. Bo też czuję, delikatnie sobie drenujemy na przykład tymi kamieniami. Ja mam tendencję do obrzęków pod oczami na przykład i sobie właśnie w ten sposób możemy troszeczkę pomóc. Tak. Ja, tylko mi tutaj nie zaśni. Nie zasnę, ale się relaksuję. No właśnie, ale przyszłam do Madzi i mówię, kurczę, wiedziałam, że mamy nagrania, byłam przedwczoraj na imprezie i tak się zastanawiałam, czy będzie widać i mówię, no może trochę. Jestem obrzęknięta, więc to pomaga na pewno. Nie, bardzo ładnie wyglądasz. W ogóle ja lubię, jak ta skóra jest tak muśnięta słoneczkiem. Dziękuję. Bo to od razu tak wygląda wszystko tak zdrowiej. To prawda. Ta skóra jest lekko opalona. Ja kocham być opalona, ale zawsze używam na twarz 50-tki. Bardzo dobrze. Się staram, ale używam samo opalaczy na twarz, wiecie? Mam różne, co lubię i myślę, że to jest najfajniejsze rozwiązanie. Mam taki jakiś właśnie krem, lubię bardzo ten Bali Body Cream, taki w Sephorze kupuję z Tan już w środku, on jest chyba najfajniejszy. Też kiedyś używałam takiego serum, tego Tan Lux, ale to trzeba dodać do czegoś i często tak, mi się coś krem najlepiej. Tak, ale często coś mi się źle, wiesz, rozprowadziło i jakiś zaciek był, więc chyba wolę już taką gotową formułę kremu nawilżającego. Są też bardzo fajne mgiełki. O, to muszę spróbować. No ja używam Stan Expert, a, no że widzisz. Możesz sobie albo tą mgiełkę wymieszać z kremem, ale ja najczęściej robię tak, że nakładam sobie, właśnie żeby rąk nie, na ręce nie aplikować, to najlepiej ja sobie robię tak, że nakładam krem swój nawilżający na twarz, chwilkę odczekuję i później sobie mgiełką psikam. No super, wtedy, i ona naprawdę opala, bo ja kiedy zrobiłam sobie test na moich dłoniach, to jest straszne, co ja zrobiłam, bo ona jest przeźroczysta, więc najlepiej sobie nią psikaj, tak na wprost, jedno, drugie, trzecie, wiesz, tak żeby każdą stronę,
No a ja z rękami zrobiłam, z dłońmi, bo tak naprawdę dłonie sobie wypsikałam. Troszkę niekorzystnie, jedną bardziej, drugą mniej, jak się okazało następnego dnia. Jedna była bardzo opalona, druga dużo mniej, więc naprawdę ta mgiełka opala. Działa. Więc ja tak, ja myślałam, że ona jest bardzo delikatna, ale słuchajcie, może opalić bardzo. Dobra, myślę, że lecimy mega dalej. Dziękuję bardzo. Ona dość długo trzyma chód, nie? Bardzo. Przez ten chód w środku. Ona jest szklana. A. Więc to szkło też jest schłodzone. No. A trzyma się to w lodówce? W lodówce. Nie, nie próbowałam w zamrażalce, boję się, bo to jest szkło, to wiesz, pęknie, żeby nie, nie strzeliło, no. I to taki delikatny relaks, zawsze przez chwilkę możemy sobie te 5 minutek pomasować. No dobrze, no to przechodzimy teraz do tego, co dla nas jest tutaj najważniejsze, czyli makijażu. Tak. Będzie dużo świecenia, będzie złoto, będzie świeciło oko, usta, wszystko będzie świeciło. Dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Fryzura później będzie dopełnieniem. Nawet ja idę dzisiaj na randkę. Naprawdę? To idealnie, nie? O, no widzisz. Może zabłysnę tam. No, ja myślę, że nie na pewno będziesz świecić. Nie tylko intelektem i sercem, ale i makijażem i brodą. Na pewno będziesz świecić, to ci gwarantuję. To się cieszę. Czekaj, jeszcze z drugiej strony ci zabezpieczę, dobrze, żeby nie ubrudzić tutaj nic. Fajnie. Jestem tak podjarana, serio, bo Magda właśnie mówi, że tak długo mnie ściągała, a ja po prostu jakaś taka byłam, że... Ciebie nie było z reguły, jak było, ja chciałam. Ale też jakaś taka byłam kiedyś taka, że nie chce mi się malować, ja chcę rock and roll. A teraz mam taki, Jezu, ja tak chcę wyglądać pięknie, kobiece, zmieniłam się, więc się cieszę. Ja też. No. Bo w końcu nam się udało spotkać. Tak. Dobra, podkład. Ja tutaj mam coś, czym się zakochałam ostatnio. Zaraz zobaczymy kolor. To jest nowa formuła w ogóle tego Ediola. Wygląda bardzo lekko na twarzy i ładnie kryje i wyrównuje. Ja lubię bardzo Lancome. Tak. I jeszcze jest drugi taki bardziej rozświetlający, który też tutaj byłby super. Natomiast no ja jestem kiedyś nawet byłam twarzą tego podkładu. Oj, dziś, a tu widzisz nowa wersja, więc idealnie trafiłaś. No, ty jesteś opalona na, tutaj na ciele bardziej, więc ja delikatnie też cię opalę na buzi. Tak, bo o to nam tutaj też chodzi, żebyś wyglądała, jakbyś była tak właśnie muśnięta słońcem, bo to taki będzie makijaż. Super, dziękuję. To ja dziękuję. Będę mówić co chwilę dziękuję, to jest co drogę najczęściej używam. Tak, dziękuję, 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 że chcesz mnie potem podobać. Bali tak w ogóle, tak, wiesz. Teraz wdzięczność, dziękuję. When we can be alone. No dobra, mamy już podkład wszędzie, oczywiście oprócz oka, czyli tak po mojemu, bo ja tam zawsze staram się jak najmniej warstw kłaść, z racji tego, że to jest taka skóra dość wymagająca pod okiem i tam lubi się wszystko zgrać. Co ty się tak drapiesz cały czas? Podkład mi zmywasz. Powiedz gdzie, to ja cię będę tak... O, już jest super. To mnie zaswędzi tu czoła, tu nos. Krosty mi wychodzą. Nie, nie. I drugie łóżko. Wszędzie dziewczyny dokładnie rozsmarować ten podkład, żeby nie było. Jak trzeba, to malujemy również uszy, jak mamy spięte włosy, bo uszy lubią się zaczerwienić i jak tylko uszy widać później, a nie makijaż, to najgorsze. One przykuwają nieraz bardziej uwagę niż sam makijaż, nie? Jak są takie czerwone. Dobra, korektor. Bardzo ważny etap. Tutaj sobie delikatnie porozjaśniamy niektóre partie i przez to takiej świeżości dostaniemy. A że tutaj robimy taki opalony makijaż, no to koniecznie ten korektor nałożyć musimy, żeby to nie wyglądało na takie zmęczone. Pamiętajmy też, że jak robimy opalony makijaż, to nie chodzi o to, żeby ta twarz była zbyt ciemna, bo to też nas postarza. Ona musi wyglądać świeżo mimo tego opalenia. No i właśnie korektor jest w stanie nam w tym pomóc, więc delikatnie sobie go nałożymy pod oczy. Robimy taki delikatny lifting, czyli te miejsca sobie rozjaśniamy aż do skroni. Możemy też tutaj rozjaśnić, bo to są takie dwa miejsca, które nam liftingują, bo w makijażu musi być wszystko, żeby nam nie spadało, tylko tak się unosiło do góry. Super. Możemy sobie tutaj środeczek, generalnie ta centralna twarz, jak jest troszkę jaśniejsza, to dużo ładniej to wszystko wygląda. Rozjaśnię ci końcówkę nosa, czyli zrobię ci kropeczkę, to tak wysmukli nam nosek i zadrę delikatnie górną wargę.
Chociaż ty masz bardzo ładne usta, można byłoby tego nie robić. Ja tutaj przygotowałam też dwa odcienie konturówki później, żeby te usta były bardziej obrysowane i widoczne, więc można tego nie robić, ale jeśli nie chcemy używać konturówki, tylko dać balsamik, to fajnie troszkę rozjaśnić i rozświetlić później nad górną wargą. No dobra, no to teraz ubijamy znowu dalej. Mhm. Pamiętajmy, że tutaj nie chodzi o to, żeby to było nie wiadomo, jak, to zależy też wiadomo od skóry, ile produktów trzeba nałożyć, żeby ładnie wyrównać, ale chcemy tutaj mimo wszystko zachować tą lekkość w tym makijażu. Dlatego na przykład podkład i korektor to nie są ciężkie produkty. To są produkty, które wyglądają dość naturalnie na skórze i nie wyglądają, nie są za gęste, nie są za ciężkie, nie są jakieś przesuszające. To wszystko ładnie pracuje, popatrz do góry. Mhm. Szczególnie, że ty masz ładną skórę i tutaj nie trzeba tego wszystkiego nakładać za dużo. Mhm. O, widzisz, już delikatnie sobie rozjaśniłeś mnie i to jest taki fajny efekt. Super, odświeżający. Pięknie. Później to, co nam zostanie w gąbeczce, to na górną powiekę sobie jeszcze nałożymy. To ja zadam pytanie, co może też właśnie będzie twoje widzki interesować, bo ja na przykład zawsze używam bardziej żółtych korektorów, a ty masz teraz taki bardziej inny odcień, nie? Taki chłodniejszy i widzę, że to lepiej wygląda, czyli mi to nawet bardziej służy, tak? Że jest jakaś zasada, że... Skąd taki ten jest wybór koloru? Bardziej jakby neutralny. A, neutralny. Tak, on może tak wygląda w opakowaniu. Aha. Natomiast jest bardzo ładny. Jak ktoś ma jakieś zaczerwienienia i tak dalej, to na pewno żółty bardziej wygasi. A. Na pewno. Ale ja mam bardziej siniaki, więc. No i właśnie i żółty spowoduje, że to strzeżeje. Ale no nie przesadzaj, że masz siniaki też. Z drugiej strony, nie przesadzę, dobrze? Więc, ale tak, jeśli chodzi o osoby, które faktycznie mają podkrążone oczy, no to żółte odcienie, jakieś takie jasne korektory powodują, że to wszystko szarzeje, to wcale lepiej nie wygląda i wtedy, uwaga, dobrze sprawdza się taka morela. Tak? Jakbyś dała troszkę moreli do korektora, bo to wszystko ładnie wygasza fiolety. Czyli robiłam już na odwrót, tam się żółty wygasza i teraz zobaczę. Wiesz co, żółty wygasza zaczerwienienia, natomiast takie cienie fioletowe, jakieś takie właśnie dość ciemne, nie, szarzeje to. No tak, no co będę już wiedziała. Ale metodą prób i błędów, wiesz, zawsze do tego dojdziemy. Dokładnie. Ale to nie, to nie masz takich, o których ja mówię. Nie. Trochę mam, ale it's not bad. I tak właśnie, takie jesteśmy. My zawsze coś musimy piękne sobie znaleźć. Piękne jesteśmy, musimy i mówić. I zawsze coś... Nie, nie masz, uwierz mi. Firmujemy piękno. Druga strona. Okay. Na razie mamy taką naszą bazę przygotowaną do dalszej pracy. Więc teraz... konturowanie, które nam jeszcze tą twarz opali. No i też przy okazji te nasze rysy podkreśli bardziej. Mhm. Tutaj przygotowałam sobie taki produkt. Wiem, że lubisz Charlotte. Bardzo lubię, no. Jest to bronzer, który jest taki bardziej jak mus. To ja takie lubię, to tak, skopiuję, taki kupię. Będziesz miała swój cały tutorial z tego, tam są wszystko opisane, wszędzie opisane kosmetyki, ale nie, tak serio, to możesz sobie porobić zdjęcia tego, co ci się spodoba. Dlaczego ten mus? Dlatego, że może być do każdego typu skóry, bo ja kocham też Toma Forda, ale on jest taki bardziej jak takie masełko, tłusty. Już osoby z tłustą skórą nie mogą go używać, bo mogą być plamy, on jest po prostu zbyt tłusty na taką skórę, a to jest bardziej uniwersalne. I to jest kolor medium, tak, dwójeczka i wtedy biorę sobie pędzelek płaski, może to też być gąbeczka i delikatnie zaczynam opalać tym twarz. Ma bardzo przyjemny kolor, pamiętajmy, że takie produkty nie mogą być zbyt chłodne. Dlatego, że później twarz wygląda jak była brudna, taka sina, niekorzystnie. To ja używam zawsze tylko ciepły bronzer. Bardzo dobrze. To, bardzo dobrze. To wydaje się, że może być za ciepłe, ale to... Nie, ja lubię takie, wiesz, bardzo mi się to może być, wiesz, kiedy za ciepłe? Za ciepłe mogą być u osób, które są blade. Aha, no tak. Ale u osób opalonych ciepłe kolory bronzera bardzo dobrze robią, odświeżają tą skórę. No ja kocham, jestem wielką fanką bronzerów i... Często nawet jak się nie maluję, to używam tylko jakiegoś kremu BB, bronzera i w sensie nie maluję, no wiecie, że jak mi się nie chce malować w make-up. Drugą stronę mi pokaż, nie tamtą? A, przepraszam. O, dobra.
No dobrze, to teraz muszę Cię porozświetlać troszkę. A że to jest makijaż na lato, to tam musi się zaświecić. Więc ja delikatnie sobie tutaj podokładam w niektórych miejscach. Super. I będziemy. To jest taki dość przyjemny, lekko opalony kolor. Mhm. Piękny. Ale on jest dość cielisty mimo wszystko. Dziękuję, mega ładnie. A bardzo proszę. Faktycznie, dziękujesz za wszystko. Namaste. Stało ci po Bali, ale to jest akurat miłe. Wiesz, to jest akurat bardzo miłe, więc nie przeszkadza. Damy to w takie miejsca, gdzie oprócz tego, że są takie bardzo klasyczne, czyli właśnie grzbiet kości jarzmowej, tutaj nosek, łuk kupiny, to też te miejsca, gdzie naturalnie pada światło, czyli lekko nad brew. Tylko pamiętajmy, że wtedy fajnie, jak tą strefę T się troszkę jednak przypudruje, jak to nie jest takie wszystko bardzo świecące. Tu fajnie wygląda też między oczami, nie wiem, czy sobie tak rozświetlasz. Też tak robię. Ja to bardzo lubię to miejsce. Jeszcze zaczęłam tu robić. Ja tam nie zrobię. Ja nie muszę, tylko tak mówię. To uwypukla troszkę, więc ja nie chcę już tutaj, ja chcę, żebyś tu była taka smuklutka. Jak jesteś. A, czyli to powiększa. No bo rozświetlacz wypukla, no. Dobra, dawaj ramionka. Jak już tutaj rozświetlamy. Dokładnie. Sobie rozświetlamy. Nie, to nie przeszkadza. Na razie tylko ramionka, później sobie doświecimy całą resztę. Dobra. Bo już tutaj chcę te chusteczki ci zabrać. Dobrze. Więc te miejsca, gdzie ewentualnie jestem blisko ubrania, zrobimy teraz. Delikatnie, żeby już tak to wszystko wyglądało. Bardziej summer. Super. O, i jeszcze dekolcik. A później sobie doświecimy, jak będzie potrzeba resztę. No ja się tak cieszę, że teraz lubię takie nowe rzeczy testować. Że do Ciebie przyszłam, super. Bo dużo osób takich, wiesz, publicznych są takie, że o, musi być wszystko po mojemu, wiesz, o co mi chodzi. Boją się, tak, zmian, no. Boją się bardzo. A jakoś teraz tak po tym Bali, tak mam, że mam ochotę cały czas testować wszystko nowe, poznawać nowych ludzi, słuchać czyichś opinii, korzystać z czyichś talentów. No i bardzo to miłe. Więc ja tu mówię, proszę, rób wszystko, co chcesz. O, jakie ładne. No, bo on jest taki brzoskwiniowy. Super, piękny. Więc on do tego naszego makijażu będzie bardzo fajnie wyglądał. Ale ładnie, no. Ma przyjemny taki kolorek. A co to w ogóle, jest ta firma? Wiesz co, to jest firma, to jest marka, którą możemy kupić. Jesteś polskiego? Nie, przez internet. To a, nie jest nie polskie. Znałam. No nie ma tego u nas. Ładny. Czy ten róż jest jakby matowy, można powiedzieć? On czy jest nie? taki lekko kremowy, ale, bo on nie jest mat, widzisz? A, on nie. jest taki trochę kremowy, ale nie jest z błyskiem. Taki ładny. Krem. Możesz go zawsze nałożyć na oko troszkę, nie? Żeby tak to wszystko możesz nawet przeciągnąć bardziej na skronie, jak masz ochotę. Ale to właśnie teraz, jak przypudrujemy sobie strefę T, to uzyskamy taki bardzo naturalny, świeży look. Ja przypudruję u Ciebie na razie strefę T i tutaj pod policzkami, a zobaczymy później, bo później może być tak, że będziemy musiały jeszcze trochę wzmocnić skórę, jak będzie oko, ale to zawsze możemy właśnie zrobić tak dwuetapowo. Więc teraz się troszeczkę przypudruję, w ogóle jest to prezent Huda Beauty. No naprawdę, też sama jestem tak pozytywnie zaskoczona, bo to jest drugi raz, kiedy dostałam od nich przesyłkę. Wysłali Ci tam, oni tak. są z Dubaju czy skąd? Tak, z Dubaju, super. Dokładnie. Więc sobie delikatnie tutaj pod policzkę. To gratulacje. A, ja kiedyś jak dziękuję. To miło bardzo, jak się tak jest doceniany. W ogóle zobacz, to jest taki kolor różowy. Widzę. A to bardzo ładnie wygładza. To jest taki, w ogóle to jest pokazywane jak pod okiem, zaraz zobaczysz. Ładnie wyrówna. Zobaczysz, już Ci daję troszkę pod oczko. I jest taki blur. Ty zawsze tak ładnie robisz tą... twarz i wszystko tak ładnie, no. Już mi się podoba. Widzisz, jest takie zblurowane. Naprawdę wydawało mi się, jak zobaczyłam ten róż, mówię, ojejku, różowy. A okazuje się, że on naprawdę to bardzo ładnie... Bardzo ładnie wygląda. Nie. Ale na szczęście dawno nie kupowałam kosmetyków, więc nie będę miała wyrzutów sumienia. No widzisz. To dobrze. Teraz jeszcze mam końcówkę, ale to już będę mogła na to przejść. Okej, dobra. Mamy przypudrowane
niektóre partie. Tak naprawdę najważniejsze to jest tutaj pod okiem i przy nosku. No genialne brudka. To ja robię fotkę tego. Muszę nie zapomnieć o tym. W ogóle to jest super do tego. Bardzo fajna jest ta gąbeczka. Bardzo przyjemnie się pracuje, a jest jeszcze taka malutka. Pod oczko. Już dokładnie. Dobra, ale my lecimy dalej. Teraz zajmę się twoimi brwiami. Tak. Ale jeszcze zanim to zrobię, nałożę ci na usta... Lamy, fancy. Tak. Troszkę... I od razu zrobić taki lekki... Wiesz co ci zrobię? Peeling? No, taki masaż ust. Bo tu, to jest fajne, bo tutaj jest w tej szczoteczce są takie wypustki i możesz sobie trochę pobudzić usta. No czuję. No. Fajnie. Miło mi tutaj się kręci cały ten odcinek, wszystko ci się podoba. Jesteś zadowolona. Healing działa. Healing działa. I zaraz sobie tutaj, słodziutki w ogóle. Aha. I zaraz na to ci nałożę balsamik, bo pamiętajmy, że ten mamy taki okres często. No poczekaj, że to co usta... to jest? To nie, nie, no to jest. Co? Co to jest? Skrab. Tak, to jest. Dlatego tak, to jest taki skrabik nawilżający, ale i dlatego też to ma te wypustki, żeby zrobić jeszcze fajniejszy peeling. Ale ja tak i tak ci nie zostawię jego, bo to można zmyć i od razu przejść do makijażu ust, tylko nałożyć tak i tak jeszcze balsam. Drugi. Z La Mer. Super. To jest bardzo pomocne w tym, żeby te usteczka były bardziej już od razu są przygotowane. Większe. Już są większe? No na pewno, bo to tą gumą, jak delikatnie tak pocieramy, to na pewno troszkę te usta. Nie, no bo wiadomo, że mam zrobione usta, ale mówię, że nawet teraz, jak je pobudziłaś z tym peelingiem, tak, właśnie, to od razu dokładnie. Takie, i od razu widzę, że jakaś taka inna gęstość się zrobiła. No to daj, wiesz, to teraz jeszcze po tym ci troszkę dam tego drugiego produktu. Można go też zawsze położyć na szminkę, bo to jest coś, co delikatnie powiększa usta. Ja jestem dużą fanką łuszczyków teraz. Tak, ja tak i tak to, co ja chcę zrobić u ciebie na koniec, to jest coś, co będzie świeciło, ale oprócz tego jeszcze oczywiście użyjemy konturówki i pomadki i na to jeszcze będzie błysk, tak. Także będzie wszystko. Ja też tak będzie lubię. Wszystko. Ja chyba robię tyle etapów na ustach ostatnio, że tak? Robię i konturówkę i biorę jedną pomadkę gdzie indziej tu. W środek daję na przykład jakiś intensywny kolor, jakiś czerwony, ale tylko tak lekko palcem. Wiesz, o co mi chodzi, że to buduje taką, taki trójwymiar ust i na to błyszczek już wtedy w ogóle wyglądał, jakbym miała takie duże. Wielkie, tak. Dobra, teraz troszeczkę ci je, te twoje brwi wyczeszę. Możesz mocno, ja lubię. Zaraz będziemy robić. Teraz będę bacznie patrzeć, jak ty robisz te brwi, bo ja nie wiem. I żeby mi teraz wyszły, bo wiesz, jak tak będziesz się przyglądać, to wiesz, jak to jest z reguły, na odwrót, nie? Że wtedy właśnie nie wychodzi. Ja dokładnie tego też używam. To jest mój ulubiony, ale używam tylko tego. A ty czasami jeszcze coś dorysowujesz, nie? Tak. Ale też jakoś taki... Dobra, będę patrzeć. Uczę się z wami. Tak, mydełkiem wyczeszemy. Dobra. Czaję. Tymczasem ja i moja Messi wersja tak palcami. No dobrze. Brwi mamy wyczesane. I to wystarczy. Teraz idziemy do oka. Tutaj oko będzie też świeciło, ale oczywiście troszkę je wykonturujemy brązami cieplejszymi. Damy coś opalizującego. Umalujemy linię wodną na jasny kolor, żeby to oko cały czas tak świeżo wyglądało. No i oczywiście nie zabraknie moich rzęs.
Dobrze. Bo ja tutaj bez rzęs, to wiesz. Jakby zalotna. Będziesz dzisiaj zalotna, będziesz robić wiatr, trzepocząc, ale też musimy tutaj zrobić niezbyt mocne te brwi, bo w tym makijażu nie chodzi o to, żeby to obciążyło, tylko właśnie, żeby to tak bardziej otworzyło i wyglądało dość lekko. No dobra, to za chwilkę. Popatrz do góry. Najpierw, Molly, wytrzymasz? Tak. Linię wodną, o. Nie jest ona biała, tylko ona jest cielista. Widzę. I to wygląda naturalnie. Lepiej. Zdecydowanie. Białe to takie trochę czasami już jak taki anime makijaż. Takie, tak, mocne. Mhm, dokładnie. Zdecydowanie mocniejsze, a tutaj to fajnie odświeży, jeszcze twój błękit podkreśla. Tak, zobacz. Bardzo ładnie. Dobra, to jest raz. Teraz nałożymy sobie na całą powiekę coś świecącego. Zobacz, ten kolor w ogóle, on tworzy taki tak, efekt mokrej powieki. Ja mam tę samą paletę. Masz ją? Mam ten kolor, a tu mam inny. Mam a, no to może masz tą. Możliwe. Bo chyba nie ma ich zbyt wiele, nie? Tak, myślę, że to jest ta, którą mam. No, a ja mam jeszcze jedną. Nie, mam trochę jeszcze inną. Jeszcze inną. Bo zgadza się ten kolor i na przykład ten, aha, a inne nie. No mam może jeszcze inną. Jakaś inna kombinacja. Ja na razie I wezmę. I bardzo jestem zadowolona z tych cieni. Tak. To też i nałożę ci na całą powiekę, zamknij oczy. Mhm. Oczywiście wcześniej musimy usunąć nadmiar korektora, bo jego nie może, nie może być w załamaniach. I sobie rozświetlimy całą powiekę. Ja to robię palcem, bo wtedy mam intensywniejszy kolor od razu. Tutaj, w tym makijażu, nie boimy się rozświetlać. Dokładnie. Tutaj szalejemy z produktami, które rozświetlają, ale oko wykonturujemy sobie brązikiem. Dobrze. Jeszcze troszkę zamknij. Matowym. Super. Bo jednak takie konturowanie oka ładniej dużo lepiej w macie wygląda tak niż jak się świeci. Tak bardziej stylowo wtedy. Tak, bo już taki cały błyszczący, taki trochę już old school, nie? Dokładnie, a my tutaj jednak chcemy zrobić coś, co dziewczyny będą mogły sobie wykorzystać. I to jest raz. Teraz troszkę podmodelujemy oczko. I zrobimy to, myślę, tą paletką z pad i tym kolorkiem. On jest taki bardzo przyjemny. Wszystko będziecie mieć opisane na belce na dole, więc ja tutaj sięgam po ten kolorek. Nie za dużo. Tak, zobaczcie, jak on jest napigmentowany. Ja dokładnie go używam. Także uważaj. A, okej. Okay. No widzisz? Wiem, że trzeba z nim uważać, bo jak się go za dużo klepnie, to. Tak, więc tutaj do góry. Nie podglądamy na razie? Dobra, nie widzę, patrzę. I tak, odbijamy na ręce i dopiero wtedy przechodzimy do malowania, żeby nie zrobić plam. Tak. Okay. Zaczynamy sobie konturowanko. Tutaj troszkę wyżej, żeby unieść. Całe oko sobie jakby tym matowym brązem konturujemy. Otwórz do przodu. Powolutku do przodu. I super. Tak chwilkę sobie będziemy konturować. Dobrze. Ja się już nauczę, oglądając na YouTubie. Tak. Dokładnie, wszystko będziesz widziała. Wreszcie będę mogła sobie pierwszy raz w życiu puszczać swój własny tutorial. To prawda. I malować się ze sobą. Tak, i z tobą. Fajnie. Do góry. Tu nie bój się zejść troszkę niżej, to zawsze tak bardziej otwiera oko. Wiesz, przodu. Pięknie. Ty co, umiesz wszystko naprawdę. No, to jest takie, kocham. Jak pokazywałam, że mi się podoba te kroki. Tak, tutaj inspiracją była Bella Hadid. Tak. W tym tutorialu jej makijaż. Tak. Który faktycznie wygląda bardzo tak świetliście, ładnie. No i generalnie praktycznie używamy takich kolorów, które tam były tak. W tym makijażu. Dokładnie tak. Jej może trochę więcej światła na twarz padało, bo było słońce, ale dlatego robimy ten makijaż taki, który pięknie. Będzie idealny na te cieplejsze dni. Troszeczkę sobie tutaj, pamiętajmy, unosimy to, nie opada, tylko unosimy do góry. Ta końcówka. No.
Ja myślę, że tutaj też na pewno ta ciemniejsza oprawa zrobi robotę, czyli tusz, rzęsy i my przydymimy sobie też linię wzdłuż rzęsy na górze. Ale jeszcze chwilkę pokontrolujemy, zrobimy drugie oko i wracamy. Z racji tego, że mówiłam, że tu się nie ograniczamy z błyskotkami, taki cień. Piękne. To jest takie, takie lekkie opiłki jakby, nie? Zamknij. Więc jeszcze sobie tutaj mocniej rozświetlimy. On robi taki efekt mokrej powieki, który ja bardzo, bardzo lubię, ale tam właśnie w tej inspiracji też tak było. Tak. Więc sobie tutaj dodamy. Pięknie. Popatrz do góry. Jeszcze w kąciku trochę. No i teraz przechodzimy do zagęszczenia linii rzęs, która nam troszkę przypruszy, jakby przydymi to oko. Ja u Ciebie zrobię ją tak bardzo cieniutko, żeby to był taki efekt tylko zagęszczenia, a nie samej kreski na oku. Bo później będziemy jeszcze robić rzęsy. Jak zrobimy rzęsy, to zobaczymy, co ewentualnie jeszcze możemy więcej dorobić. Dobrze. Zobaczę sobie tylko, o tu mamy taki ciemny kolor i właśnie tym kolorem będę przygęszczała, więc teraz zamknij oczy. Widać, jest ciemny, wygląda naprawdę bardzo ciemno. I sobie podnoszę delikatnie powiekę, żeby ona była jak najcieńsza ta linia. Otwórz. Teraz tak, popatrz jeszcze tam w bok i nie mrugaj teraz, tak? Dobrze. Tutaj wezmę od dołu ci, nie mrugaj. O, wyrysuję taką linię, bo to wydłuży linię oka. Więc my tutaj sobie delikatnie to zrobimy. Popatrz w drugą stronę, nie mrugaj. Otwórz. Dobra. Tuszujemy rzęsy. A jakby rzęsy wytuszujemy, wtedy będziemy uzupełniać kępkami. One dają taki najbardziej naturalny efekt, kępki. Bardziej naturalny niż na pewno paski, bo możemy sobie tak naprawdę go dostosowywać do naszych oczekiwań i tego, jak chcemy, żeby on wyglądał. Popatrz w dół. Nie za mocno, tylko na razie tak, żeby one były przyciemnione. Bo jak je za bardzo posklejasz na przykład przed kępkami, to później trudniej ci będzie osiągnąć taki ładny, regularny efekt. Bo będą takie ciemne plamy pomiędzy. To będą właśnie te bardzo posklejane, nie? Doklejałaś sobie kiedyś kępki w ogóle? Nie. Okej. Ale łatwiej może kiedyś jak dojdę ktoś do tego etapu. Na pewno dokleja. No, zawsze ktoś wie, więc tutaj ja użyję dla Ciebie, żeby właśnie ten efekt był najbardziej naturalny, te bez węzełka. One są, zobacz, takie cieniutkie u podstawy, więc bardzo fajnie się nimi wchodzi między rzęsy naturalne. Czyli nie klejesz do powieki, tylko wchodzisz nawet między rzęsami i dopiero wtedy do powieki. A. Nie wiem, czy to widać w kamerze, że one mają takie trójkątne dzióbki u podstawy i właśnie to powoduje, że łatwo nam je jest skamuflować z naturalnymi. Ty masz swoje rzęsy takie długie? Tak. Ja używam odżywki. I to jeszcze tak teraz już bardziej odświeżająco niż, wiesz, codziennie. Ale tak, no jestem z nich zadowolona. Bardzo ładnie. Jestem z nich zadowolona, a kiedyś 5 lat nosiłam bite te rzęsy doklejane. I naprawdę, ale to właśnie chyba jest ważne, u kogo się robi te rzęsy. Tak, bo ja po 5 latach, jak je zdjęłam, ale zdjęłam dlatego, że jak pokazywałam na sobie jakieś rzeczy, to nie było tego efektu. To cały czas były rzęsy. Tak. To bardzo szybko one doszły do siebie, bo nawet już jak zdjęłam, to one już wyglądały całkiem nieźle. A jeszcze jak dałam im chwilę, to już w ogóle super, super miały formę i kondycję. Dobra, to teraz doklejamy. Chociaż ja wiem, że na przykład ty często sobie robisz właśnie taki make-up i nie doklejasz rzęs. I to jest super. Ale dobrze, że doklejamy, róbmy. Ale tak, ale ja ci dokleję. Zaczynam od średnich, czyli od mediumów. Dobra. Na razie nie szalejemy z longami. Popatrz w dół, nie zamykaj. I na razie sobie przetestujemy, jak ta długość właśnie średnia będzie u Ciebie wyglądała. Bo mi się wydaje, że może będzie to L nam potrzebne. Dobrze. Ale to się okaże za chwilkę. Na razie kleję w takich większych odstępach, żeby pomiędzy wkleić jeszcze inne długości.
otwórz. Delikatnie to jest. Bardzo jest to delikatne. Ja myślę, że tak, że dokleję ci ze dwa albo trzy longi na końcu. Dobrze. Czyli będę je teraz wklejała między te mediumy. I one nam tutaj troszkę podniosą. Otwórz. Fajnie. No na pewno będzie to coś innego dla ciebie. Z racji tego, że ty właśnie raczej sobie nie doklejasz tych rzęs. Tak. Musimy tylko zobaczyć, jak daleko możemy pójść z długimi, żeby nam oko nie opadło, bo często dziewczyny kleją do samego końca i oko bardziej jeszcze opada niż, niż to jest tak naprawdę widoczne, przez to, że te rzęsy są za daleko. Więc zobaczymy później, co z tą ostatnią zrobić. Popatrzmy. Dobra, teraz jeszcze wracam, już nie biorę longów, wracam do mediumów i uzupełniam sobie mediumami dalej i kontroluję. O, mamy już jakby końcówkę przygęszczoną. Ładnie. Mamy rzęsy. Ja to kocham rzęsy. Ja to, jeśli chodzi o taki, wiadomo, na co dzień to ja sama sobie też nie kleję, ale jeśli mamy jakieś właśnie wyjście i chcemy tak inaczej wyglądać, to wtedy te rzęski fajną robotę nam robią. To prawda. Teraz doklejam już pomiędzy shorty i idę z nimi do kącika wewnętrznego, czyli nie kleję jakby długościami, czyli na końcu longi, później mediumy i później shorty, tylko sobie miksuję mediumy z longami i później mediumy z shortami, bo to wygląda lżej, tak, bardziej naturalny ten efekt. W dół popatrz. Może jeszcze jedną. Tutaj ograniczam ilość, poważnie, nie? Żeby nie było zbyt ciężko, zresztą mówimy tutaj o tym makijażu bardziej taki letnim, gdzie jeszcze damy, już widzę, więcej rozświetlacza na policzki. Dobrze. I tak dalej, ale to będzie w późniejszym fajnie etapie. Fajnie jest, taki sexy glowy makeup. No, tak. Takie po mojemu, ale też trochę po twojemu, bardzo także ładnie. Tutaj czuję, okay, że wyglądam tak inaczej. No dobra, to teraz robimy to szybciutko w drugim oczku i po chwili do was wracamy. No i wracamy już z doklejonymi rzęsami, teraz tuszujemy, możemy wytuszować końcówki na przykład górnych rzęs, żeby one jeszcze bardziej się pokazały. No i oczywiście tuszujemy dół, żeby to oko się bardziej otworzyło, więc tutaj ja myślę, że zrobię jedno i drugie, i góra, i dół. A ty tuszujesz sobie dolne rzęsy, jak tuszujesz? Jedna zmiana, ja to sobie robię różne makijaże. Ostatnio miałam tak, że chyba pół roku nie tuszowałam, a teraz znowu od miesiąca tuszuję, więc no to się zmienia. W dół popatrz. Ja delikatnie tylko ci górę podtuszuję, żeby one się połączyły i żeby nam się troszkę to oczko, o, jeszcze super, o, widzisz, otworzyło. Druga strona. Tu nie szaleję przy górnych z tuszowaniem, ale na pewno dół troszkę mocniej podtuszuję, żeby on się nam fajnie z górą otwórz, połączył. Fajnie. No wprost popatrz sobie do kamery. O, ale tutaj jeszcze. Już widzę, że muszę przyciąć rzęsy. Dobra. Dokładnie, albo nie. Albo dokleję jeszcze jedną tu i tu, żeby one nam otworzyły to oko bardziej, bo, ale to zrobię za chwilkę. Bo na razie widzę uskok, który mnie denerwuje. Dobrze. Między shortem a mediumem. Nie wiem, czy go widzisz. Mnie nic nie denerwuje. No dobrze. Popatrz do góry. Teraz uwaga, tuszujemy dół. Mów mi stop. Jakby nie będziesz mogła wytrzymać od świateł. Widzę, że ty jesteś zaprawiona w boje. Tak po troszkę będziemy robić. Dobrze. Mi się podoba, bo wygląda tak kobieco, seksownie. Właśnie to były pierwsze twoje słowa, jak ty przyszłaś do mnie. Tak. Że zrób mi... Żebym była sexy. Tak. Bardziej sexy. Jessica in her. A ja w kolei przygotowałam sobie takie inspiracje pod ciebie, nie? Czy ty tak nie spodziewałaś się. Tak. Do góry. Nie, no bo ci, co mnie nie śledzą, to słuchajcie, ostatnio miałam fazę, że na początku byłam buntownicza w sierpniu, w wrześniu, w październiku, że miałam białe brwi, że miałam ciemne oko rokowe, ale minęło mi to. Bo to jakoś się zmienia. Tak. Jak wszystko. Wiesz, tak naprawdę kobieta zmienną jest. Dokładnie.
Więc możemy sobie zawsze troszeczkę ten look zmienić i wrócić później do starego, albo zmienić i zmienić na kolejny. Dokładnie. Troszkę poeksperymentować z tym. Ja lubię eksperymentować. Jeszcze wiesz, ty jesteś młoda, więc możesz. Ja myślę, że już z wiekiem stajemy się takie bardziej, wiecie. Ale to już wyluzowane, nie? Tak, na pewno z wiekiem troszkę się zmienia to, że jakby mamy trochę inne priorytety, trochę innymi rzeczami już się zaczynamy przejmować, tak. Że wiesz, że... Że jakby... Że można się bawić trochę właśnie starunkiem, tak, już... sobą, jest taki luz. Tak, i dokładnie mam większy luz. Przepraszam, sięgam po klej. Dobra, to ja może no, napiszę pokrzywki. Ale jeszcze hot. Czekaj. Tak, jest gorący. Przykleję ci po rzęsie. Dobrze. To jest to, co ten przeskok chcę troszkę wyrównać. Popatrz w dół. Otwórz. O, dobra. Jeszcze w drugim. Wiem, że pewnie nie wiesz, o co mi chodzi. Otwórz. Ale dla mnie... Wiem, tylko jestem wyluzowana. Dla mnie to dużo znaczy. Dobrze. Teraz możemy jeszcze jedną rzecz zrobić, którą ja bardzo często robię, a mianowicie wziąć jeszcze ten jaśniejszy cień, znaczy jaśniejszy, on nie jest taki jasny, ale ten, którym malowałyśmy oko, konturowałyśmy naokoło i odrobinę otworzyć dół, popatrz do góry, dobrze. Czyli dodać tego koloru i zejść trochę niżej i to właśnie można fajnie zrobić po wytuszowaniu rzęs, dlatego że wtedy widzimy, jak nisko zejść, żeby zejść poniżej rzęs. Bardzo ładnie. Masz piękne tęczówki, bo ty masz niebieskie z żółtym. Tak? Takim, no zobacz, masz żółte w środku, o, popatrz tutaj blisko. Niebieskie, masz, widzisz takie nawet, to nie jest taki do końca niebieski. Bo ty masz granat trochę z niebieskim i z żółtym. Ja w ogóle wiesz, że oczy się bardzo zmieniają, że tak z tą energią taka tam cały czas, ale że jak się ma dobrą energię, że naprawdę po tym oczyszczaniu, healingu. Nie, że kolor, ale że te oczy są jakieś takie bardziej śmiejące się, takie szczęśliwe. I ja teraz mam też trochę takie bardziej glowy oczy. Bardziej glowy. No. Tak widzę po swoich różnych zdjęciach, że jak byłam kiedyś smutna, tak wyglądały oczy, a teraz jak jestem szczęśliwa, to jest mega różnica. Że jednak to, czy się czujemy sexy, czy nie, to jest bardzo to jakie, co naprawdę w sobie czujemy, jaką mamy energię. Teraz się troszkę tutaj skontrastuję tą końcówkę, o, super. Żeby nam się optycznie napięło bardziej. Pięknie. No super, bardzo ładnie. Zawsze możemy też jeszcze odrobinkę sobie tutaj rozjaśnić w kąciku, żeby to spojrzenie było bardziej wypoczęte. Tak. Nie przesadzajmy z tym produktem, bo to jest produkt, który jest taki cięższy. To jest dość taki kryjący puder, który... Popatrz do przodu, tylko jeszcze tutaj do lusterka. Który może nam obciążyć tą skórę, szczególnie na dzień. Na wieczór jak najbardziej odświeży, fajnie rozjaśni. Na dzień jednak troszkę lżej sobie malujmy. Dobrze, teraz zrobię usta. Dobrze. Obrysujemy usta konturówką, wypełnimy oczywiście to wszystko będzie też beżowe. Ja kocham usta, no, bardziej w makijażu. Ja też uwielbiam usta i uważam, że usta to jest wisienka na torcie, ale jak zrobię usta, to ja nie wiem, czy to będzie koniec, bo jeszcze może sobie troszeczkę bronzera dodamy, różu i rozświetlacza, czyli tego, co używałyśmy wcześniej, ale tym razem wzmocnimy efekt. I teraz tak. Mam dwa odcienie konturówek. Myślę, że zacznę od tej jaśniejszej, bo jest jeszcze taka ciemna. Są dość miękkie, więc trzeba z nimi uważać. Dobrze. Ja obrysuję sobie tą jaśniejszą i zobaczymy, co dalej. Bo zależy mi na tym, żeby ten efekt był właśnie taki brązowy, ale żeby był widoczny. Pięknie. No, a niesamowite, że jak mnie wtedy raz malowałaś i mi tak to usta zrobiłaś, to teraz zrobiłaś identyczny kształt, bo ja to pamiętam. Naprawdę? I że ty masz swoją taką technikę, pięknie. I ja jakoś takiego kształtu nie umiem powtórzyć. Nie wiem, czemu, niby łatwe, ale... Teraz tą ciemniejszą. Troszkę sobie... Zrobimy środeczki tutaj kącików. Mhm.
No, pamiętam, ty tak robisz. Super. To też optycznie te usta takie jakby uwypukle, takie przyciemnienie. Mhm. To jest takie vintage'owe, fajne. Trochę bardzo. Tak. Możemy sobie ewentualnie ciut porozcierać, żeby to miało ładniejsze przejście, ale my tak i tak zaraz użyjemy pomadki, którą też to będziemy rozcierać. Natomiast można też nałożyć już tylko błyszczyk na to, na usta i to bardzo ładnie wygląda. Mhm. Dobra, bierzemy teraz pomadkę. Ja tu mam oczywiście kilka kolorów, więc zaraz dobierzemy sobie ten, który będzie odpowiedni. Fajnie. I zaczynamy. Ten będzie za sino wyglądał, wydaje mi się. No, ten może całkiem nieźle. I on też już jest taki bardziej kremowy. O, albo ten. No właśnie, i co? I co? Albo ten bym wzięła. Myślę, coś to ostatnio chyba bardziej. I może ten, może Huda Beauty. Ona już jest taka kremowa, więc jak nie chcecie, to nie musicie nakładać nic już błyszczącego bardziej. Ale my trochę nałożymy. Dobrze. Super. Bo sobie myślałam właśnie o tym, że ty takiej cielistości używałaś, a ja właśnie nigdy. Ja jedę w jakieś takie piękne. Ja lubię szczególnie do opalonej skóry. To pięknie wygląda. Na pewno zapiszę sobie numerki. I teraz, moi drodzy, szybciutko dodajemy troszkę bronzera, troszkę różu, troszkę rozświetlacza i będzie robiona fryzurka szybciutko. Zobaczycie zaraz cały look. I'm moving on.